Siemanko, witajcie na kanale Git, gracze i testerzy. Z wami dzisiaj Doman i Burzyk. I najnowsza Kia Sportage w wersji GT Line z silnikiem, no z dieselkiem 1.7 CRDI dokładnie, ale o tym powiemy wam za chwilę. Najnowsza generacja, która moim zdaniem z przodu wygląda niesamowicie nowocześnie i atrakcyjnie. Tutaj już widać właśnie między innymi jako światła przeciwmgłowe te dzielone cztery takie kosteczki. To się ostatnio coraz częściej zdarza i wygląda bardzo fajnie, musimy przyznać. Również fajnie świeci, bo mieliśmy okazję sobie potestować. Naprawdę dobre dają światło i... Właśnie, światła. Światła, które mają taki dosyć nietypowy kształt, prawda? Nietypowy i charakterystyczny to są, wyobraźcie sobie, reflektory biksenonowe z systemem samopoziomowania i z pryskiwaczami. Jest też funkcja dynamicznego doświetlania zakrętów w tej wersji. No i dobrze, no to oświetlenie mamy omówione. Wszystko z głowy. Wygląda specyficznie. Bardziej mi się podobają przeciwmgłowe niż ta lampa główna, szczerze powiedziawszy. Same światła są fajne, ale lampa tak jakoś nie przypadła do końca do mojego gustu. Natomiast sam grill już mi się podoba dużo bardziej. Taki troszeczkę w kształcie plastra miodu, odrobinę, nie do końca, ale jednak fajnie taką jeszcze czarną i w środku chromowaną listwą. Wszystko jest otoczone. Na dole też taki fajny wlot powietrza. Bardzo mi się podoba. Tak trochę jak rajdówka. Zawsze rajdówki tak miały. To akurat wygląda spoko. Maska sama jest za to lekko przetłoczona, ale dość... Takie trochę Porsche. No właśnie, takie właśnie miałem coś w tym stylu powiedzieć. Taki Porsche Cayman, jak to kiedyś chyba był. Nie Cayenne, tylko ten Cayman jeszcze taki troszeczkę sportowy. Zaraz nas oczywiście pocisną, że my Kia Sportage porównujemy do Porsche Caymana, ale my lubimy takie niecodzienne porównania. W każdym razie wygląda ok, no jedynie te lampy mi tak średnio przypadły do gustu. Jeszcze też warto zwrócić uwagę, że na szybie mamy cały system czujników. Gdzieś pewnie tutaj też się... Podejrzewam, że w tym panelu pod rejestracją też ukryły się czujniki, które będą odpowiadać za skaner linii, które będą odpowiadać za automatyczne hamowanie i tym podobne. W dodatku też ta wersja nasza testowa jest w kolorze Neo Infrared. Czyli kurwa, drogi czerwony. Niech tak będzie. No, bądźmy szczerzy, no drogi czerwony. Taki bardzo pełnokrwisty. Tak jest. Lampy zachodzą nam też na bok, te przednie. Oczywiście, jeżeli chodzi o Sportage'a. No i felgi, 19-calowe. Felgi z całkiem ciekawym projektem. Przyznam szczerze, że jak na 19 cali to wcale nie wyglądają na zbyt duże, bo auto jest po pierwsze, ma swoje gabaryty, a po drugie opony są wciąż wysokoprofilowe, więc naprawdę wygląda to raz, że... efektownie, a dwa, że powinno być dość funkcjonalnie. 245 R19, dokładnie taki profil tutaj mamy. Też obudowanie plastikami. No, to akurat fajne było. Progi. No i tak, nie jest to samochód typowo w teren, bo mamy tylko napęd na przód w tej konkretnej wersji. Ale wypada prześwit. Panie Danielu, według specyfikacji to... błoto. Według specyfikacji około 17 cm. No ja stopa twierdzi, że faktycznie tak może być. Tutaj nie jest zbyt równo, ale mierzyłem na asfalcie i faktycznie gdzieś tak nam wychodzi. Może troszkę więcej niż 17 cm jest tutaj prześwitu. Jestem w stanie stwierdzić, że jak troszkę gorszy teren, górki, pagórki, to spokojnie możemy sobie Kiją Sportage jechać. Ale chyba jednak lepiej w dobrej pogodzie, bo jak będzie już trochę błota, to myślę, że ten napęd na przód może nie wystarczyć, żeby stąd wyjechać. Musiałaby być tutaj czwórka, ale na szczęście w wielu wersjach może być ta czwórka dostępna. Bardzo fajny profil. No, profil bardzo jest nowoczesny. Świetny. Tak, profil tego auta akurat podoba mi się najbardziej. Jakby na niego nie patrzeć, z której części jest dość dynamiczny, bo tutaj przednia szyba jest tak fajnie poprowadzona łukiem, ale opada już takim bardzo powolnym łukiem cała linia szyb i dach. Relingi fajnie się odcinają od całej reszty, ta mała płetwa rekina również. Fajnie wygląda lotka w ogóle, taki styl z hatchbacka, troszeczkę w hatchbackach takie były. I auto jest, mimo iż jest dość gabarytowo duże, to nie wygląda na ociężałe. Wygląda bardzo, bardzo pozytywnie, mnie się podoba. Mówisz o gabarytach, to ja powiem o wymiarach teraz troszkę. Z relingami ten samochód ma prawie 1,7 metra. Długość Kia Sportage to 4,5 metra prawie. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, prawie 2,7 metra. Szerokość 1,9 mniej więcej. 1,9. Myślę, że tak może być. Fajnie wygląda. Tylne szyby już dość płaskie, prawda? Jakby nie patrzeć, to tutaj... dużo tych drzwi jest tutaj. Tak, właśnie chodzi o to, że drzwi są dość masywne, a same szyby już są dość płaskie. Przechodzimy na tył, bo tutaj lampy już mi się podobają bardziej. Zachodzą tak fajnie na boki też. Tak, ale cały tył... Podobnie zresztą za cenę mamy podobne zdanie. Moim zdaniem wyglądał lepiej w poprzedniej generacji. Jakoś... W dwójce.
A co Nowi najbardziej podoba się w dwójce w ogóle? On to woli stary samochód. Tak, on lubi jak troszeczkę tych kanciastych jest elementów. No, moim zdaniem najfajniejsza była w trójce, ale tu też nie jest źle. No. Klapa bagażnika niestety nie jest już tak dostosowana do przewożenia większych rzeczy. Zresztą to widać od razu. Jeszcze nie będziemy otwierali, jeszcze chwilę. Fajny spoiler. Tak, spoiler taki to już... Bardzo taki WRC-kowy, jak tam nawiązałeś z przodu, to ja z tyłu nawiążę, że jest trochę WRC-kowy. Ale bo coś w tym jest. Sama szyba nie jest za duża, więc widoczność przez nią również będzie ograniczona. Ale wygląda to spoko. Wydech mamy jeden zwykły, bez żadnej jakiejś nakładki, bez żadnej końcówki wydechu. Po prostu rurka sobie wystaje. Ale zaskoczyć się podczas jazdy to, jak to wszystko razem brzmi. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest wersja GT Line. No nie mamy porównania, bo zwykłą Kia Sportage nie jeździliśmy, więc nie powiemy. Mm-hmm. Ale faktycznie widać, że Kia ze swoimi modelami, już nie mówię tylko tutaj o Sportage'u, ale też o Optimie, też o nowym Stingerze, aspiruje mocno do miana wyższej klasy niż jest. No jasne, i jest kamera cofania, też od razu sobie wymacałem ją palcem. To jak wymacałeś kamerkę, to ja otworzę bagażnik, tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj, czy mówiłem, czy nie mówiłem? Nie, nie mówiłem. Mamy tutaj oczywiście system bezdotykowy, można by rzec, tylko wciskamy, znaczy no w sumie to nie jest bezdotykowy. No nie, mówiłeś o tym, że nie trzeba używać, że teraz wygląda to lepiej. Coś załadować, a tu wcale nie jest ciężko coś dużego teraz załadować. Teraz wygląda to znacznie lepiej, to prawda. Nie ma progu w zasadzie załadunkowego, aczkolwiek no właśnie, byłoby ciut więcej miejsca, gdyby nie to, że... Ale też, posłuchaj, niewiele więcej miejsca jest w wersji, gdzie mamy system naprawczy. Bo tutaj mamy wersję z kołem zapasowym. Mm-hmm. I tutaj mamy, wyobraź sobie, 491 litrów, jeżeli chodzi o pojemność tego bagażnika. Całkiem sporo. Mamy kilka takich udogodnień. Jakąś taką mały schowek po pierwsze, głośnik oczywiście. Tutaj mamy jeszcze takie haczyki, żeby przymocować jakąś pewnie siatkę, żeby to nam wszystko po bagażniku nie latało. Nie mamy gniazda zapalniczki, z tego co widzę, ani żadnego gniazda ładowania. Mamy jeszcze haczyk. Sporo haczyków, prawda? Tak jest, na takie właśnie jakieś zakupy i tego typu rzeczy. Dobra, panie, wbijaj. Jest w porządku, zamykaj. No i fajnie wyglądająca ta półka rozdzielająca z takim, zobacz, chromem. Naprawdę fajnie to wygląda. Chyba plastik jest. Na pewno, ale tylko mówię nie. O wyglądzie na kolor. No nie. Amelinium, panie, to jest. Jakiś metal, tak, jakiś metal, jakiś metal. Teraz new metal wchodzi do bagażnika. Ale to takich bagażników to się wchodzi z przyjemnością, ale chociaż nie ma tu za... Rolety zawili. Nie ma tu za dużo nie miejsca. Było za wygodnie. A wiesz, jak było ostatnio strasznie w którymś samochodzie, a nie wiem w którym, kiedy ciebie nie było. Ale miejsca tu za dużo nie ma, wycofuję się z tego. Nie, nie było, tylko Wiśta wyjechała. Faktycznie, te 490 litrów, jak już wejdzie guzik, to wygląda trochę gorzej. Ale za to jak wygodnie na główkę. I pochowali mnie żywcem. I nara. I nara. Pozdrowiony. A ciekawe, czy zadziała. Mam nadzieję, że ściśniemy nogę. Ja też. O kurwa! No i straciłbym nogę, delikatnie mówiąc. Ale w środku jest dość jasno, więc nie jest aż tak klaustrofobiczny. Myślisz, że to przez skarpetki nie wykryło mnie? No. Uwolnię się sam. Nie, nie jest tak źle, aczkolwiek myślałem, że będzie więcej miejsca. Miejsca za dużo nie jest, ale za to łatwo jest tutaj coś włożyć, bo ten cały wlot, że tak powiem, jest dość foremny. A wiecie, co mnie zaskoczyło w Kia Sportage? Mm. Że ona waży 1470 kg. A widzisz. To dlatego taka zwrotna, szybka, żwawa, bo naprawdę nie jest zbyt ciężkim samochodem ten Sportage. Przyszło nam testować Kia Sportage GT Line z dieslem 1.7 CRDI dokładnie. Jednostka, która ma 141 koni mechanicznych. Jednostka, która charakteryzuje się naprawdę bardzo wysoką kulturą pracy. Może zajrzyjmy pod maskę, która trochę waży. Już się przytrzymam. Powiedziałbym, że ta maska waży wyjmij sobie nawet bardzo dużo. Dobra, już możesz opuszczać. Jak zawsze, jak patrzymy na silnik, no to niewiele nam powie pokrywa, więc może ja... Ale nie jest tak zabudowany jak... Nie jest faktycznie tak mocno zabudowany, ale ja może powiem, jakie osiągi daje nam ta jednostka, która została zastosowana w testowanym Sportage'u. 1.7 CRDI z siedmiobiegową, dwusprzęgłową, automatyczną skrzynią biegów. To pojemność oczywiście 1.7. 141 koni osiąganych jest przy 4000 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy to 340 Nm w zakresie 1752,5 tysiąca obrotów na minutę. No i w sumie myślę, że takie statystyki powinny Wam wystarczyć. Jeszcze dodam, że w tej konkretnej wersji od 0 do setki Kia Sportage przyspiesza w 11,5 sekundy. A prędkość maksymalna 185 km na godzinę. Jeszcze bardzo ciekawa statystyka, słuchajcie, jeżeli chodzi o
osiągi tego samochodu, bo to jest ważne w przypadku elastyczności podróży. Niestety, ale jeżeli spojrzelibyśmy na właściwości od 80 do 120 km na godzinę, czyli w takich prędkościach, jak rozpędzamy się chociażby na drogach ekspresowych, no to potrzebuje ten sportycz 8,5 sekundy. Widzę w tabelce, bo nie mieliśmy okazji testować, więc mogę to od razu porównać. Jeżeli zdecydowalibyśmy się, wyobraźcie sobie, na wersję benzynową, która ma troszkę mniej koni mechanicznych, chyba zaraz to zweryfikuję. Nie, która ma więcej koni mechanicznych, bo ma 177 koni mechanicznych, to ona w tym zakresie od z 80 do 120 km na godzinę przyspiesza w 6,3 sekundy, a łącznie w 9,1, ale ma jeszcze napęd na 4 koła. I to sprawia, że moim zdaniem tamta jednostka byłaby ciekawsza pod kątem takiego szybkiego, zwinnego podróżowania. No, ale tak, też mniej ekonomiczna. Nie jeździmy cały czas na napędzie 4x4. Zdecydowanie tak, ale tutaj mamy napęd na przód. Witamy Was na tyle. Kia Sportage GT Line. Zaczniemy, Panie Danielu, od drzwi, gdzie boczki wykonane są z dość twardego plastiku. Oczywiście mamy głośniczek, kieszonkę na napój i kubeczek. Bardzo fajnie prezentuje się podłokietnik, gdzie część wykonana jest z takiego tworzywa typu Piano Black, gdzie mamy elektryczne otwieranie szyb i dwupoziomowe podgrzewanie foteli, co jest w zimę będzie bardzo komfortowe dla podróżujących z tyłu. Może przeniesiemy się teraz na kanapę. Jak widzicie, perforowane fotele z podłokietniczkiem, gdzie mamy dwa cup holdery. Dość niski tunel środkowy, gdzie trzecia osoba będzie podróżowała w miarę dość komfortowo, poza tym, że w odcinek lędźwiowy wbija się podłokietnik. Dwustrefowa klimatyzacja. Gniazdko USB, gniazdko zapalniczki i z tyłu to, co mi się nie podoba, czyli plastikowe obicia foteli i dość dziwnie wyprofilowane na kolana, ale z kolei, jeśli będziemy chcieli sobie wsadzić jakiś napój, to będzie niestety trochę przeszkadzało. Jak oceniasz w ogóle jakość tej skóry na fotela? Twoim zdaniem wytrzyma, nie wiem, kilkaset tysięcy kilometrów? Wydaje mi się, że wytrzyma. Jest to chyba jeden z lepszych materiałów, jakie mieliśmy w samochodach. Tej klasy? Tej klasy. A miejsce nad głową? Myślisz, miejsce nad głową? Miejsce nad głową to tu jest ogrom. Ja sądzę, że 1,90 m to tu śmiało wsiądzie i nawet ze dwa. Jest też wersja Sportage'a GT Line z szyberdachem. No, ale myślę, że i tutaj fajnie ta podsuwitka wygląda, dlatego chodźmy może z przodu pokażmy, bo tutaj jest bardzo ciekawie. Ja muszę przyznać, bo mamy nowego otwieracza drzwi. Witamy, Panie Kamilu, dziękujemy. Muszę przyznać, że Kia robi to dobrze, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza. Po pierwsze, w tej wersji GT Line, no parę rzeczy się różni. Z tego co wiem, to dziennikarze, tutaj próbuje nam na siłę. Z tego co wiem, to dziennikarze bardzo mocno chociażby w Kia Optima chwalili kierownicę, która została tutaj zastosowana. Kierownica spłaszczona. Jechałeś trochę już Kia Sportage. Bardzo wygodnie się on trzyma. Nie? Moim zdaniem to jest jedna z lepszych kierownic. Fajnie dostosowuje się. Tak jest. Fajnie jest wyprofilowana przy ramionach. Bardzo wygodnie się ją trzyma. Kierownica, która zresztą też jest podgrzewana. Ale może wróćmy na chwilkę na drzwi. Tutaj też, o, Burzyk robi cień swoją osobą, ale trudno. Tutaj też trochę Piano Black się znalazło. Ja jestem ciekaw, czy po dłuższym użytkowaniu to Piano Black nie będzie nam się rysować i wycierać. Wolałbym, gdyby tutaj była albo skóra, tak jak na połowie tego podłokietnika, albo po prostu jakiś czarny, miękki plastik. Tam zarządzanie szybami, zarządzanie lusterkami, wszystkim, co jest nam potrzebne. Też oznaczenie JBL, trochę niżej jak zjedziemy. Głośnik, który no, daje radę, tak jak 8 innych w tym samochodzie, bo łącznie mamy 8 w tym systemie multimedialnym Sportage'a. Też warto zwrócić uwagę na sporo miejsca, na jakieś tam różne pierdoły, na kubek, ewentualnie może jakąś mniejszą butelkę, klamka, prawdopodobnie
stop magnezu, o czym już wielokrotnie wcześniej wspominaliśmy. Dobra, wracamy do środka i pokażmy fotele, bo fotele to też jest bardzo ważny element tej konkretnej wersji, czyli GT Line z jakimiś tam różnymi dodatkowymi pakietami. Wyobraźcie sobie, że mam regulację przednich foteli w 8 kierunkach. W dodatku są wentylowane z 3-stopniową regulacją, w dodatku też są podgrzewane z 3-stopniową regulacją, więc bardzo wygodnie możemy to wszystko ustawiać. Bardzo wygodne fotele, w dodatku trzymanie boczne sprawia, że w mocniejszym zakręcie też można nawet szarpnąć trochę tym sportyżem i fotele będą nas trzymać. Jeszcze jeżeli mówiliśmy o kierownicy, to trzeba wspomnieć, że mamy tutaj oznaczenie GT Line. Znalazło się też, tak jak widzieliście, na tyle samochodu. Sterowanie rozmowami, głośnością i multimediami. Tutaj sterowanie centralnym wyświetlaczem, który znalazł się pomiędzy obrotomierzem i prędkościomierzem. Możemy sterować tempomat, możemy zarządzać opcjami, które będą się na tym wyświetlaczu pokazywać. Powinna was też ta sekcja zainteresować. Tutaj mam regulację podświetlenia całego komputera, czujnik zbliżeniowy, utrzymanie samochodu w liniach. To jest bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa. Oczywiście kontrola trakcji i zamykanie oraz otwieranie pokrywy klapy bagażnika z poziomu kierowcy. Też możemy to zrobić spokojnie z poziomu kluczyka, co jest bardzo wygodne, zwłaszcza jak musimy jakieś zakupy zapakować i obydwie ręce mamy praktycznie całe zajęte. Listewka, sportycz, dywaniki też stosowne. To jest automat, więc od razu warto rzucić okiem na nakładki na pedały. Rzućmy okiem też na cały ten centralny kokpit. Może zacznijmy od samych nawiewów, które zostały też jakimś takim magnezowym materiałem tutaj wykończone, co bardzo fajnie wygląda. Miękkie plastiki, to już od razu muszę pochwalić. Plastiki, które też jakby takie troszkę nicią zostały przeszyte. Mi się bardzo podoba projekt, cały ten projekt kokpitu w Kia Sportage. To samo 8-calowy wyświetlacz z systemem multimedialnym, który pokażemy wam za chwilę. Panie Danielu, musisz chyba wsiąść, żeby pokazać, co się jeszcze znalazło tutaj w centrum Kia Sportage. Mówiłeś o tym, że nie do końca pasują ci te przyciski, a raczej ich multum pod wyświetlaczem. No tak, jest ich zdecydowanie za dużo i są wszystkie tak w rzędach ułożone, że tak naprawdę jest to po prostu nieintuicyjne, według mnie. Na początku, na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakbyśmy wsiedli do jakiegoś samolotu i nie wiemy do końca, co jest od czego, co musimy kliknąć, co musimy wcisnąć, ale za chwilę się połapiemy. Zarządzanie systemem multimedialnym, zarządzanie wentylacją i innymi oraz oczywiście zarządzanie podgrzewaniem, wentylowaniem foteli czy kierownicy. Mamy też oczywiście tutaj system start-stop, jeżeli chodzi o engine. No i słuchajcie, co jest... Klimatę jest jeszcze. Klimatę jest, clean air, ale co jest bardzo fajne, jeżeli wasz smartfon wspiera technologię bez dotykowego ładowania, czyli to się bodajże nazywa, kładziemy sobie telefon, ten nie wspiera, żeby nie było, kładziemy sobie telefon, twój Adson wspiera? Tak. Gdzie on polazł? Adson, chodź no tu. Cholera, polazł. To jak już tam zniknął nam gdzieś, daj swój telefon, wyjmij z tego swojego kondominium. A skąd ma, jak ma ci dać? Jak mam ci dać? A, zapomniałem, że tym jest nagrywany. Dobra, potem to jeszcze sprawdzimy i nagramy jakieś krótkie ujęcie. Bo mamy tutaj ładowanko, gdy sobie położymy. Oczywiście jeszcze wyjście AUX, USB, jeżeli chcielibyśmy sobie podpiąć pendrive'a albo podładować urządzenie. 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów. Bardzo podobała się Adsonowi, jeżeli chodzi o projekt. Mnie też się, nie ukrywam, podoba. Skuta brada, zobacz, tu nie trzeba crossa w ogóle, żeby po takich terenach jeździć, tylko na skuterze wskakujesz i jazda. Drive mode może być tylko zwykły i sport, czujniki parkowania, też możemy tutaj uruchomić asystent parkowania, zjazd ze wzniesień jest wspomagany, ręczny, nie do końca normalny, ale teraz już tylko takie się pojawiają. Miejsce na kubki, miejsce na smartfon też tutaj można tak powiedzieć, podłokietnik, bardzo fajnie wykończony, bardzo duży, więc myślę, że sporo może tutaj wejść. Poza tym jeszcze całkiem obszerny schowek. O! Trochę tam różnych duperelków się we wnętrzu znalazło. No naprawdę, naprawdę. Kia odwaliła kawał dobrej roboty z wnętrzem tego samochodu. O, może było, można byłoby jeszcze troszkę popracować nad lusterkiem. Jakby było bezramkowe, to już nie miałbym się kompletnie do czego tutaj przyczepić. A i okularki można sobie w każdej chwili schować. Między prędkościomierzem i obrotomierzem oczywiście około 4-calowy wyświetlacz z komputerem pokładowym. Zarządzamy nim z poziomu kierownicy. Tutaj możemy od razu podejrzeć statystyki podróży. Nie będę ich teraz zerował. Od razu średnie spalanie 8.0. Od razu powiem, że może być znacznie niższe, jeżeli będziecie poruszać się mniej autostradami i mniej będziecie stać w korkach niż ja. Chyba trzeba zamknąć wszystkie drzwi, żeby nam się to wszystko tutaj co chwila nie uruchamiało, bo tak, czujniki pokazują, że
drzwi powinny zostać zamknięte, droga młodzieży, która siedzi z tyłu. Okej. Statystyki podróży to jedno. Kompasik, tutaj będą też komunikaty z nawigacji się pojawiać oraz asystenci, którzy są dostępni. Kiedyś Burzyk pytał chyba w czym to było? W Tiguanie chyba to było, gdzie oni są ci asystenci, a tam są ci asystenci. Oni tam siedzą i zarządzają. Krzyczą na przykład, wyjeżdżasz za linię, hamuj, hamuj. To są asystenci, Kijów Sporty, czy nasi dzisiejsi. Symuluj wypadki. Multimedia, tutaj jakieś ustawienia, ale tutaj warto zajrzeć, bo mamy informacje o wspomagaczach, o naszych asystentach, można by rzec, którzy są dostępni. Układ utrzymywania pasa ruchu, samodzielne hamowanie, ostrzeganie przed kolizją, ostrzeżenie przy cofaniu, informacje o ograniczeniu prędkości, to wszystko, co tak naprawdę powinno Was tutaj interesować. Ustawienia drzwi, świateł, udogodnienia nawet są. Ciekawe, jakie udogodnienia. Ustawienie kierownicy, bezprzewodowy system ładowania, automatyczna tylna wycieraczka. No i to w sumie są wszystkie udogodnienia, jakie oferuje nam w tej chwili Kia Sportage. Bardzo ładne zegary, mnie się strasznie podobają. Wolę klasyczne. Burzyk, chyba też potwierdzisz, że całkiem ładnie wygląda. Prędkościomierz i obrotomierz. I ten system trochę inaczej, bo zawsze są pionowo. Tak, a to jest panoramicznie. A teraz panoramicznie. Dobra. 8-calowy wyświetlacz i system multimedialny Kia Navi System Plus. System nawigacji satelitarnej, który jest zintegrowany z usługami, słuchajcie, TomToma. Wiele marek korzysta z TomTomów. Tutaj bardzo dobra nawigacja, która będzie nas skutecznie prowadzić do celu. W dodatku też ten cały system multimedialny, wyobraźcie sobie, jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Jeżeli chcemy sobie połączyć tutaj smartfon, to spokojnie możemy z takich dodatków skorzystać. W dodatku też 8-calowy kolorowy wyświetlacz to radio odtwarzacz MP3 RDS, port USB i złącze AUX, co już pokazywaliśmy. Mamy 8 głośników JBL z zewnętrznym wzmacniaczem, z subwooferem. Oczywiście zestaw głośnomówiący poprzez Bluetooth, obsługa też multimediów wszelkich. Tutaj możemy sobie, nie wiem, jakieś obrazy, media oglądać. Bardzo ładnie graficznie to się prezentuje. Wygląda nowocześnie i muszę przyznać, że pod tym kątem Kia mnie mocno zaskoczyła, jeżeli chodzi o skuteczność działania i nawigacji, i całego tego systemu multimedialnego. Mamy też, wyobraźcie sobie, tutaj tuner cyfrowy DAB. Opcja dostępna jest dla GT Line z pakietem FN2, a my akurat mamy ten pakiet FN2 TE2. Tak to się w oznaczeniach cennika prezentuje. Jeszcze jest dachowa antena typu płetwa rekina, która od wielu lat już jest dostępna zresztą w wielu samochodach też. No i to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o ten system multimedialny, który jest też bardzo płynny. To może uda mi się jakoś pokazać, jak będę przechodził pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Zapowiadałem tyle razy przejazdy Kiją, aż zrobiło się w końcu ciemno i mamy nadzieję, że jakoś będzie w ogóle cokolwiek widać. Panie Adrianie, zaczniemy od widoczności. Czy ty widzisz w ogóle cokolwiek jadąc Sportage'em? Nie widzę maski, to mogę ci od razu powiedzieć. Natomiast szyba jest przeogromna. Widoczność przez przednią szybę jest oszałamiająca. Nie spotkałem się jeszcze z samochodem, w którym tak dużo było widać. Te słupki też jakoś nie przeszkadzają na zakrętach. Mimo że są dość masywne, jednak wcale nie przeszkadzają podczas zakrętów. Lusterka są ogromne. Wszystko widać. Jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to tylnia szyba. No jest mała. Taka trochę malutka jak na ten samochód. Na szczęście mamy kamerkę cofania. No właśnie, ale kamerkę cofania, niestety, która ma przeciętną jakość. W nocy widać, muszę to powiedzieć wprost, kiepsko. Za dnia trochę pikseloza. To mogłaby moim zdaniem Kia poprawić. No dobra, widoczność mimo wysokiej linii szyb wypada fajnie, a jak oceniasz pracę zawieszenia w tym samochodzie? Trochę jechaliśmy w trudniejszym terenie, teraz jedziemy po asfalcie. Praca zawieszenia jest świetna.
przejeżdżaliśmy przez bardzo masywne doły. Mamy tu wysoki prześwit, więc... 172 mm dokładnie. Więc samochód, możemy go troszkę pomęczyć na taki, w takim terenie, mimo nawet, że nie ma 4x4, to jak nie będzie błota, możemy się troszeczkę pobawić i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Mamy również zabudowania z przodu i z tyłu plastikowe, więc też nie powinniśmy nic uszkodzić pod spodem. Zawieszenie tu mi nieźle. Ale dość nie mam żadnych zastrzeżeń. No mamy 19-calowe felgi, prawda? Więc... Sztywno jest na asfalcie. Jeśli wjedziemy w teren, jest dość tak, to wtedy sobie przyjemnie. Fajnie pracuje. Widać, że tutaj też Kia postawiła trochę na informatyczne, na technologiczne systemy. To się odnosi przede wszystkim do systemu wspomagania kierownicy, bo mimo wszystko to jest SUV crossover, a mamy tak leciutkie prowadzenie w tym samochodzie. Czuć po prostu, że kierujemy tym samochodem, jak wjeżdżamy w jakiś zakręt, to aż chcemy manewrować. Tak się wygodnie tym samochodem manewruje. Ja jeszcze powiem, jeżeli chodzi o samą wygodę jazdy na podstawie szybszych tras ruchu, autostrad powiedzmy, czy dróg ekspresowych, możemy się bardzo komfortowo włączyć do ruchu. Nie brakuje dynamiki temu modelowi, chociaż wielu dziennikarzy wspominało, że sporty czy w silniku benzynowym, który jest mocniejszy, z napędem na 4 koła, jest bardziej dynamiczny, bardziej zrywny, no i wtedy też jednocześnie bardziej bezpieczny pod kątem tego podróżowania. Wygodna regulacja foteli, które też są naprawdę bardzo komfortowe. Fotele są komfortowe, natomiast na temat regulacji nie powiem nic, bo nie zmieniałem ustawienia po tobie. No to zobacz, jak ustawiłem i jest wygodnie, dla ciebie też. Mogłoby być dziepko wyżej, jednak już nie chciałem ci przestawiać. I to powinno wystarczyć, jeżeli chodzi. Trzymanie boczne, no jest niezłe na zakrętach, aczkolwiek mogłoby być dziepko lepsze. Ale zauważyłeś, ale wiadomo, że nie jest to samochód sportowy. Oczywiście, ale nie masz takiego wrażenia, że jak siedzisz w tej Kia Sportage GT Line, to troszkę jest jak w sportowym samochodzie. Tutaj ten cały kokpit, kierownica i tym podobne. Taka charakterystyka wizualna bardziej, powiedzmy. Kierownica jak najbardziej. Wygląda jak z samochodu całkiem innej klasy. Natomiast, no co, jeśli chodzi o osiągi, no to mamy około 12 sekund do setki. 11,5 bodajże, zaraz ci powiem dokładnie. 11,5 sekundy mamy od no, do setki. No, około 12 sekund nie jest to do setki, sportowy osiąg, więc oczywiście. Nie jest to sportowy osiąg, no ale też nie będziemy wymagać tego sportowych osiągów od diesla o pojemności 1,7 w samochodzie typu SUV crossover. No właśnie, ale jak mamy mocniejszą wersję, silnik benzynowy, wtedy no to możemy w 9 sekund przyspieszyć do setki i to już jest naprawdę bardzo fajny wynik. Spalanie, moi drodzy, komputer pokładowy pokazuje 8,1, no i tyle osiągnąłem, jeżdżąc, tak jak mówiłem no wcześniej. No właśnie, i to mnie troszeczkę martwi, bo jak na dieselka, o niedużej wadze, bo 1400 parę kilo, to jednak spalanie jest dość masywne. Powiem, ja ci powiem dlaczego. Ostatnio w Warszawie są straszne korki, na autostradzie są straszne korki, a jeździłem głównie tym samochodem po autostradach i warszawskich korkach, więc takie, a nie inne spalanie. Jestem pewien, że to katalogowe no raczej nie byłoby osiągnięte, bo według katalogu, wyobraźcie sobie, taki ja, jest w stanie spalić, już wam mówię, żeby nie skłamać. Ej, zrobili to drogę. No, w końcu. W cyklu mieszanym 5 litrów. No, to przekroczyłeś sporo. No 5 litrów nie, ale myślę, że spokojnie 7 litrów myślę, że można by osiągnąć, co i tak uznaję, 7 litrów uznałbym już za naprawdę bardzo fajny wynik. Moim zdaniem też bardzo pozytywnie możemy ocenić system multimedialny i nawigację. Tutaj już drogi nie zrobili, nie utwardzili, więc od razu zobaczymy, jak pracuje zawieszenie z napędem naprzód. Miejsca dużo też jest w tym samochodzie, to warto jeszcze nadmienić. I tak jak wspomniał Burzyk, jeśli jedziemy szybciej po dołach, to jest faktycznie dość twardo. Tam nie miałem okazji przejechać się szybciej po dołach, bo były tutaj zbyt duże. No i przyznam, że jest sztywno. Ale myślę, wydaje, że jak na taką klasę samochodu jest wystarczająco. Samochód, który też jednocześnie na takich dołkach będzie się sprawdzał jak należy. Słuchajcie, ja myślę, że można by się już zbliżać powoli do podsumowania i powiedzieć coś na temat tego, jak wypadają ceny, ale to może powiemy o tym, jak wyjedziemy z tej... Jeszcze kawałeczek. Z tej drogi, którą postanowił przewieźć nas Adson. A, i 7 lat gwarancji mamy w ogóle. No i tu pod tym względem Kia jest... chyba liderem. Chyba jedyna taka Kia jest. Musiałbym sprawdzić, jak te pakiety gwarancyjne u innych wypadają, ale Kia często chwaliła się też tym okresem gwarancyjnym. Co? W swoich samochodach. Dobra, wyjeżdżamy chyba na coś bardziej cywilizowanego. O matko, panie Adsonie. Ale dobra, sprawdzimy chociaż trochę tę Kijankę. W końcu to jest samochód dla ludzi mieszkających kawałek poza miastem. A ja, nie tylko dla mieszczuchów. Jeszcze chyba mogą kupić Stingera. Dobra,
wyjechaliśmy. Nowa Kia Sportage jest dostępna w pakiecie GT Line. Zaraz, a mam ten cennik. W pakiecie GT Line z siedmiobiegową. A właśnie, właśnie. Jak oceniasz pracę skrzyni biegów? Bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Biegi zmieniają się świetnie, natomiast ta skrzynia jest po prostu rewelacyjna. Jest to najlepsza automatyczna skrzynia biegów, z jaką miałem okazję współpracować. Wjedźmy za chwilę trochę. Czuć. Tak, wyjedziemy za chwilę. Że od razu poczułem, jak zmieniłeś mi tryb na sport. Czuć różnicę, prawda? Od samego początku zaczął się szybciej zbierać. Zaraz będziesz mógł to sprawdzić. Jeszcze jedź sobie przez chwilę w tym trybie sport. Faktycznie charakterystyka samochodu troszkę się zmienia w tym trybie sportowym. Mamy tylko dwa tryby. Dobra, przechodzę do ceny. 1.7 CRDi, czyli diesel z napędem naprzód. Jeszcze tam kawałeczek będziesz mógł sobie trochę śmignąć. W pakiecie GT Line to koszt, uwaga, to jest bardzo ważne, 122 tysiące złotych. Za GT Line. Za GT Line. 122 tysiące złotych za taką wersję. Moim zdaniem to nie jest zła cena i wypada bardzo porównywalnie do konkurentów, czy to koreańskich, czy to francuskich. Jego sobie porównam do samochodu budżetowego, którym bawiłem się najlepiej. I bud. Zobaczysz, jak to przyjdzie. Czyli fajnie. Mimo wszystko, że mamy delikatną turbodziurę, ale, tylko ale za chwilę, jak już załapię, to naprawdę idzie bardzo, bardzo fajnie. Na trybie sport jest dużo żywszy. I tak jak wrócę do tego, co mówiłem, porównam ją do samochodu budżetowego, który podobał mi się bardzo i miałem nim największą frajdę. Jestem ciekawy, o czym powiedzieć. Dacia Duster. Dacia Duster. Odważnie. Black Shadow. Odważnie. Tam mamy samochód 4x4 za 70 tysięcy. Nie, no wiesz, no umówmy się. 70 parę. Dacia jest poza tym w ogóle segmentem, człowieku. Daj mi dojść. No, mam ci dojść. Mamy około 50 tysięcy różnicy, ale zobacz, jaka jest ten. Wnętrze i wszystko. Tutaj w sensie, jakie wnętrze? No wnętrze jest wyśmienite. Wnętrze jest wyśmienite, jest pięknie, po prostu w tym samochodzie jest pięknie. Mogę detale tu zamieszkać. Nie, ja też jestem zaskoczony, że Kia zrobiła tak piękny samochód od środka, ładny od zewnątrz. Nie każdemu będzie się podobał, ale może się podobać. Samochód, który się świetnie prowadzi, z masą systemów bezpieczeństwa. Samochód, który oceniamy bardzo pozytywnie. Mamy starego. O, właśnie tam stała Kia Sportage. Samochód, który możemy już kupić, wyobraźcie sobie, za nawet 80 tysięcy. Za 75 tysięcy złotych już jest najbiedniejsza wersja, można by rzec, dostępna. Kia Sportage, tym razem na kanale Git Gracze i Testerzy. Dzień nam ucieka, niestety coraz krótsze dni, więc kończymy nasz test. Mamy nadzieję, że coś niecoś dowiedzieliście się o tym samochodzie z tego materiału. I mamy nadzieję, że kolejne kijanki pojawią się na naszym kanale. Pamiętajcie, MotoGity w każdą niedzielę o godzinie 18. Byli z Wami dzisiaj Doman, Hudson i Burzyk, który jest teraz operator. I go z nami w tej chwili nie ma. Poza kadrem się schował. Trzymajcie się, cześć.